Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, mieliśmy dzisiaj kręcić film o pilarce 235, ale okazuje się, że nie mamy do niej części. Myśleliśmy, że pompa jest olejowa zniszczona, a Paweł nie odkręcił, nie zobaczył, a to był ślimak główny. Tak zgieblony, tak zmielony, że nie kręcił pompką. Więc no niestety, nie udało się. Może za tydzień się zrobi, jak się części kupi. Ale mamy inny temat zastępczy. Będziemy rozczyszczać studnię, bo studnia jest świetna, stara, dobra, dużo wody ma, ale czemu będziemy tą studnię czyścić? Bo zamulona jest. Bo zamulona jest. I co się dzieje? Trzeba więcej wody, żeby było. A, to co, do żwirku musimy dojść, żeby zaczęło mocno... Aż metr? Z pół metra, metr. Aż metr, no dobra. Ja u siebie czyściłem, to ja na dół wchodziłem, a tutaj, że to nie moja studnia, to ja bym na górze kręcił, a kto wchodzi na dół? Ja. No to dobra, to mi się podoba. To lepsza robota niż siedzenie tam w środku, bo jak siedzisz w środku się, to wilgotno, mokro, zimno, no także, a na górze jest trochę lepiej. Mamy taki kołowrotek z drewnianego kołka. No właśnie. No i cóż, na wsi studnia potrzebna. Bo tutaj nie dochodzi kanalizacja, zwłaszcza na kolonie. Odważnik jest przy wiaderku, jest. Co to, tego starego będziemy używać, nie? Nie. Nowego? Nowego, gdzie stary? Stary w każdej chwili może się urwać. A, i na głowę to prawda. Słuchajcie, no ja miałem do czyszczenia studni, bo ja dwa lata temu czyściłem. Dwa lata temu albo rok temu czyściłem. Nie, dwa lata temu. To ja miałem troszeczkę mniejsze wiaderko, bo ten żwir i ta woda to jest tak ciężkie, że też bałem się, żeby się nie zerwało. A te uszy, one niby są przynitowane, ale to tak delikatnie jest to porobione, że to na dole siedzi, to drży, żeby to się nie urwało. Blaszki miękkie, jak papierek. Jak zerwie się, to Paweł, to nie nasza wina. Ratuj się tam na dole. Coś będzie wskakiwał. Tak, a to stare, to rzeczywiście nie ma co ryzykować. Tutaj uszy poobrywane. Nie. To kupiłeś największe, widzisz największe. Zdjęłano w Rosji albo na Białorusi. Już widzę napisy ruskie. Widro. Widro, no. A, to wiadro, to nie białość, tylko wiadro. Czyli to jest tak, czekaj. Wiadro po rosyjsku. Ocynkowane. Ale to co, 15 litrów ma? Tak, 15 litrów. Duże wiadro. Ale zobacz, u nas były takie, żeby jeszcze na ziemię stawiać, nie? Taka podstawka. A tutaj stawiasz od razu praktycznie na tym. Dęko, szybko się zużywa. Dęko łatwo zniszczyć. Tak, to szybko się zużywa. Także tak, no. No już widać, że ta pompa wyciąga tę wodę, bo już jakieś brzegi widać czegoś, nie wiem, tam wiaderko leży na dole? Co tam leży? Ogórki? Ogórki w beczkach. Żeśmy odkryli tajemnicę, dlaczego ogórki są twarde. Do momentu, jak się nie otworzy i gaz nie ujdzie, to one są twarde i smaczne, nagazowane. A jak się już otworzy, to tydzień czasu góra i ogórki miękną. No i oczywiście w chłodnej wodzie muszą być. Nie widać. Dobra, drabina wyjęta. Śmiało wiadrowy tam. Dobra, dajemy teraz wiadro. Nie da się więcej wody wybrać? Nie. Dobra, ja gaszę i ja będę teraz działał. Słuchajcie, no działamy. Wyciągamy ten szlam. Szlam wygląda tak. Ciężko go w ogóle wyjąć z wiaderka, bo się przykleja. Taka gliniasta, pieszczysta, jakaś taki muł z wodą. No i działamy. Paweł siedzi na dole. Mówi, że ma świetną zabawę. W ręku ma sapelkę, mówi, że lubi się okopywać, więc dla niego to nie pierwszyzna.
Tata Pawła mówi, że lubi kręcić na boku, więc kręci korbo. Będzie drugą drabinę, żeby wpuścić. Nie, a żeby Pawła wyciągnąć. O, wyciągnąć. Jak ty, Paweł, wyleziesz po takiej krótkiej drabinie? Nie wiem. A, nogę wsadzisz w wiaderko. Jedno. Wyciągniemy. To nie jak miasto, nie? Że stryki światło. Tutaj trzeba sobie wodę samemu przygotować. Trochę odsapnij, Paweł. Ale w mieście trzeba płacić. A tutaj... Dobrze, że woda w studniach jest za darmo, bo węgiel już 40 cm pod gruntem to już nie nasz jest. Nie, nie, nie. Dąbrowa Górnicza. Do góry. Do góry, no. Kazimierz. O, co za sale. No. Juju, to podolę sobie węgiel. Na Kazimierz Juju. No, to co robił? Kopuł stodolę węgiel. Stodolę kopuł? Tak, 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 tak płytko było? Tak, płytko. Płytko było. To historyczne sprawy. To historyczne sprawy. No zaraz by aresztowali. Dokładnie. Państwowy węgiel. Tak, tak. Burżuj. Burżuj. Kułak. Po cichu. Jeszcze niżej? Także wiemy, jak to było z dawnych czasów. Także mówisz, dobrze, że wodę pozwalają brać z gruntów, no, tak, a nie, że zasób podatkują, bo to państwowe. No, ale jak dachu chcieli dachy opodatkować? Już opodatkowali. Już. Tylko, że od większego metrażu. Jak tam jakiegoś metrażu nie przekraczasz, bodajże chyba 1200 metrów. Do 1200 metrów, jak masz ułożony polbruk z dachami, to już płacisz, a jak mniej, to nie płacisz. Ja dokładnie nie znam tej wartości, ale coś takiego mi się o uszy obiło. Mi się obiło, że chcieli opodatkować dachy, że woda. No, a kiedy będziemy czuli, że już wystarczy? No to kiedy będzie krzyczał dosyć. Tak? No to... Ile będzie dał rady? Paweł, tylko tak dobrze tam oczyść, nie tak byle jak. No staram się. Ciężko idzie. Ciężko, ciężko. My to wiemy, jak synek, jak to idzie. Bierz łopatę, ciągniesz i zasane to jest. No. Zasane. To ta sztychówka to metalowa, no też się może połamać, ale przynajmniej metalowa. To jak połamie metalową, to będzie złamała. Na górę. No, warka jest, nie ma sprawy. O, dawaj. O. Dobrze tutaj stoi. No właśnie, ja na tym by pomyślałem, że... To na śmiało. I wiecie, tak. Jeszcze? Do góry wiadro idzie. Dobrze. Wywalam je tutaj w błoto, coraz więcej jego tu jest. I znowu w dół. I tak cały czas te błoto wyciągamy. Tak troszeczkę w górze, żeby nie przewracało się. Nie przewracało się, żeby można. Ale to nie będzie teraz tam. Czyli tutaj u was 7 kręgów, u mnie 9. No to u mnie było
Niestety, ale tak trochę bardziej zimno tam na dole. Najlepiej jakbyś doszedł do takiej twardej glinki, coś nie da brać. To by było najlepiej. To taka twarda glinka, ona nie rusza się i nie mąci wody. Bo jak jest żwirek, to kręci się miele, mąci się, brudzi woda. Chociaż jeszcze sami. O! Ci, co będą ten materiał oglądać, to może lepsze mają doświadczenie z czyszczeniem studni, to nam podpowiedzą na następny raz, żeby było lepiej, nie? No bo my to tacy jesteśmy, no. Amatorzy. Amatorzy. Pan jest dobry do kręcenia lodów. No, mam. Zaraz wam pokażę, jaki skarab tutaj żeśmy wyciągnęli z tej studni. O, zobaczcie. O, ogóreczki. Nagazowane. Bąbelki lecą. Dziurka w tym jest. Dziurka w weniaku jest. Się zrobiła dziurka w butelce. I uchodzi gaz. Podejrzenie jest, że ogórki mogły być uszkodzone. No. Trzeba będzie sprawdzić. Jak tutaj włożyliśmy do wody, to i do bąble. Zobaczcie. Cicho, czy buka... O, jest, widać. Z buteleczki lecą bąbelki. Ale malutka dziurka to nie przeszkadza. Ale cały czas, jeszcze cały rok gazowało, nabierało i cały czas jeszcze gaz jest. Cały czas idzie. Czyli pracuje to, nie? Czy może przy wyciąganiu, czy gdzieś za lat może to... Ale to nie ma. No ale. Ale jak za dużo. Bo tak tą, co ja odkręcałem, to dostałem, tą miesiączkę, to chyba z 10 minut odgazowywałem. 10 minut gazowała. Tyle miała gazu. Widać trochę postęp. Nie, jak taki piach jest, to no trzeba jeszcze żeby trzeba. Telefon nie. No. Teraz będę kończył nagrywanie, bo sprawdzę telefon i ten cały film. To jest fajny film. Tak, zaraz, telefon zaraz. To się znajdzie w studni. Telefon znajdziemy, tylko że on już nie będzie działał. Dobra, położę na stole, niech sobie leży. Po robocie, słuchajcie, już uznali, że dość, drabina wyciągnięta, człowiek wyszedł ze studni, koniec, teraz będzie trzeba wyciągnąć pompą brudną wodę i niech nachodzi czysta. To tyle z takiego lekkiego oczyszczania studni. Ja to bym jeszcze trochę pooczyszczył, ale już starczy na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia.